Dawno nie było odcinków z Palionowa. Pora w końcu sprawdzić, co Venom zrobił z kamieniem bólu. Siemano do wszystkich, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem oczywiście Szybson, jesteśmy dzisiaj ponownie na Palionowie. Przepraszam bardzo, że nie było Palionowa przez cały weekend, ale tak jak widzieliście, prawda, na Instagramach, kto był? Ten wiedział, że Dave był u mnie na cały weekend i mnóstwo rzeczy zrobiliśmy, mnóstwo rzeczy nagrywaliśmy, więc nie było totalnie czasu na to, żeby nagrać jeszcze odcinek z Palionowa. Ja też nie miałem filmów na zapas, więc nagrywaliśmy takie właśnie filmy, które mogliśmy wspólnie. Nie chciałem po prostu tracić czasu na nagrywanie odcinka solo, mając możliwość nagrania z Dave'em, więc mam nadzieję, że mi wybaczycie. Teraz wracamy z Palionowym i lecimy z nim do końca tego roku, po prostu dzień w dzień jest Palionowo wieczorem, zapamiętajcie to. I tak, uwaga, wsiadam w łódkę, ponieważ tak jak powiedziałem na początku, idę sprawdzić, co się stało z kamieniem bólu, jak wykorzystał ten... Venom przejął serwer. Dobra, wróciłem na serwer, nie wiem totalnie o co chodzi, wywaliło mnie chyba z dwa razy, miałem jakąś truciznę dziwną, która w ogóle się wzięła znikąd. Nie wiem o co chodzi, w każdym razie lecę do mojego klona, żeby z nim porozmawiać o tej sytuacji, żeby dowiedzieć się czego, co on tak naprawdę uważa o tym wszystkim, czy... No bo on w ogóle nic nie wie na ten temat, on w ogóle nie wie, że Milki nie żyje. Ja nie mogę, ja muszę mu to powiedzieć teraz. Ja muszę mu powiedzieć takie informacje w tym momencie, przecież to jest nienormalne. Dobra, no nieważne, w każdym razie... Mam nadzieję, że on to jakoś przyjmie, nie wiem, właśnie jestem ciekaw. Dobra, podpłynę może na swoją, albo dobra, na jego wyspę, bo ma taki fajny port, ja nie mam takiego fajnego portu, to nieważne. Zanim dopłyniemy jednak, to jeżeli podobają wam się odcinki, to koniecznie łapka w górę, to jest po prostu rzecz święta po prostu. To jest, wiecie, ważne jak śniadanie, obiad, kolacja, prawda, trzeba jeść, żeby żyć. Łapka w górę jest ważna, subskrypcja jest ważna, ponieważ szybko się rozwijamy, coraz szybciej lecimy z subskrypcją, więc coraz więcej osób jest nowych na kanale, więc zachęcam do zostawienia subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Tu w ogóle krowa siedzi w łódce, co ty tu robisz, koleżanko sympatyczno? Czekaj, a ja bym ją tak wypuścił w morze może, co? Patrzcie, uwaga, rozpędźmy się i... O! Aha, to tak nie działa, okej, dobra, rozumiem. Dobra, no to krowa nie chce siedzi tam w tamtej łódce. Ja lecę do klona, mam nadzieję, że się nie obrazi na mnie o to, że... Że krowę mu wypuściłem na głębokie morze, no nieważne. Czekajcie, gdzie on jest tutaj na tej wyspie? Pewnie gdzieś na dole będzie. Halo, halo. Halo! Gdzie on jest? Halo! Dobra, u Mai go nie ma. Gdzie on jest? Gwizdo gdzieś, gwizda se gdzieś. Halo! Nie wiem, gdzie on jest? Gdzie on jest? Znowu gdzieś gwizda. Słychać go, ale... O, tu jest, dobra, halo klon, halo klon! Witam bardzo serdecznie, ty, powiedz mi, mam do ciebie ważne pytanie, mam do ciebie ważne pytanie. Ważne pytanie. Żarcie, bo potrzebuję. A po co? No bo jestem głodny, a nie mam nic przy sobie, zapomniałem w domu. Dobra, masz. Dobra, dzięki wielkie, dzięki wielkie. No jak, oddam to ci tylną stroną, chcesz? Nie, dobra, to ja podziękuję. No właśnie, tak myślałem. Dobra, słuchaj, czekaj. Sytuacja jest napięta, musisz gdzieś siąść. Masz... Czekaj. No to chodźmy przy ognisku standardowo. No, o właśnie, no musisz sobie siąść. Kiełbaskę? Nie, dziękuję. Mamy chleb. Słuchaj, muszę ci coś powiedzieć. Tak, słucham. Ale to jest straszna informacja. No ale tam, pewnie były już gorsze. Dobra, mów. Nie, uwierz mi, jeszcze nie było gorszych. Venom zabił Milki. Były, dobra. Ale... Parmazony gadasz. Venom zabił Milki, nie było jej, nie ma jej na serwerze, zabiłem. Ale widziałeś to, że ją zabił? Tak, na moich oczach to zrobił. Przez to zdobył kamień bólu. Pamiętasz jak ja tam wtedy byłem? Venom tam poszedł, zabił Emilię i zdobył kamień bólu, więc jest stary dramat, totalny. Ja nie wiem, co my teraz mamy zrobić. No, nie, teraz... to jest na pewno fake. Czekaj, bo ja tu mówię jej sam, że to był sen. No tak, tak mi się wydawało, ale nie ma jej na serwerze. Nie ma nic. Może poszła gdzieś, może no nie wiem, właśnie, ale nie, byśmy wiedzieli. Poza tym odcinki z Palionowa już się nie pojawiają. No nieważne, nie żyje po prostu. Sytuacja wygląda tak. Ja teraz musimy się zająć kamieniem bólu, ponieważ jeżeli nie dopilnujemy tego wszystkiego. Nie, ja się chowię. Nie, no słuchaj mnie. Nie, no musisz mi pomóc. Musimy pójść na wyspę Venoma, no błagam. Nie no, gdzie jest do bunkru? No, ty tak. Jesteś chory. No musimy, no bo on ma kamień bólu, stary, nie. Musimy zlokalizować. To czemu ty idziesz do bunkra? Co mnie to obchodzi? No weź. Chodź nie, tu. Nie. Ja wiem, że masz fajny bunkier, ja rozumiem to i jeżeli ten mój plan nie wypali, to ten bunkier nam się przyda. Ale sytuacja jest taka, że musimy tam pójść. Musimy tam pójść, stary, bo jeżeli tam nie pójdziemy. Dobra, możemy. Chodź, pokażę coś. Przygotowałem się troszeczkę. Bo tak? Ty różne masz szalone pomysły, tak. No, widzisz, chodź, pokażę. Doskonale, że wiesz, że mam szalone pomysły.
Ty, co chłopu odwalił teraz? Widzisz, kurde, to jest czysta IQ. Uczyli cię tego w szkole? No właśnie, tak myślałem. No, mało to mnie uczyli. No, też prawda. Ty, może uczyli, ale... Znaczy... chcieli, nie umieli po prostu. No, rozumiem. Dobra, co przygotujesz? Bo ja nie... Gdzie idziesz? Tu? Tu, chodź. Dobra, idę tu. Zamknę te drzwi za sobą. Jeżeli wiesz, że jestem kulturalny. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty poszedłeś? Chodź do biura. Aha, do biura, masz. Dobra. Czekaj, idę do biura. Hop. Przygotowałem się. Wow, ta po lewej moja? Tak, a ta po prawej moja, bo mam żelki już tutaj przygotowane. A, rozumiem, dobra, dobra. Ja mam jeden hełm, ale nie zenchantowany. Dobra, biorę to. Tylko ja butów nie biorę, bo też mam flaki, nie? Nie, no butów nie wiem już. Dobra, a miecze masz jakieś zenchantowane? Tak, mam zenchantowane. A dla mnie masz? A, dla ciebie nie mam, nie, no bo myślałem, że dobra, nie, okej, dobra, nie znamy się, cześć. Nie wybrzydzaj już. Dostajesz cały czas zenchantowany. Dobra, może być. Gotowy jesteś na podróż? Jestem gotowy. Więcej żarcia masz, bo ja mam tylko dwa chleby już. Tak, gdzieś tu jest. Dobra, biorę sobie tam jakieś befsztyki, czy co to jest, no. Dobra. Befsztyki nie, zostaw, to na święta mam. Dobra, tam zaraz w świętach myślisz, chłopie, jak tego nie powstrzymamy, to palionowo nie będziesz, bo patrz, ile tu ci befsztyków chodzi. Patrz, ile befsztyków ci tu chodzi. Ale tu są krówki moje. Dobra, no ale krówki są po to, żeby w którą stronę? Nie, ja bym swojej wyspy. Czemu z mojej? Swojej. Czemu z mojej? No i bliżej z twojej. No dobra, ale ja tam nawet nie wiem, czy mam łódkę. No to płyn. No płynę. Wykorzystam po raz pierwszy ten przejazd pod tym mostem. Dobra, tu przepłynę tędy, tą stroną. Ty biegniesz mostem? Ja sobie... O kurde, ale odchodziłem. Widzę, gdzie ty jesteś chyba. O, jest łódka chyba, a nie? Tak, jest łódka. Gdzie ty jesteś? Po drugiej stronie portu swojego. Aha, dobra, rozumiem. Dobra, chodź, masz dobra, tą łódkę? Dobra, pytam. Spotkamy się, no mam. Gdzie? Nie, chodź razem do jednej łódki. Ja cię widzę, chodź. Gdzie ty mnie widzisz? A tu, dobra. Tu. Znaczy, dwoma łódkami na dwie łódki płyniemy? No, jak coś, to będziemy uciekać, żeśmy wiedzieli, w którą stronę to było prowadzić. Dobra, no w tamtą gdzieś. Tam, no to wiesz, gdzieś tam. W stronę tej wyspy. Dobra, i dalej. Ty płyń troszeczkę przede mną. O, idealnie. Dobra, okej, okay. Ale to... Chodź bliżej, bo ja się troszkę boję. Nie. Ja się troszkę cykam, no chodź! No ja też się boję, dlatego najpierw ciebie. O, jest ta wyspa, stary, ja nie mogę. Jest akurat noc, jak on tam będzie, to jest koniec. Stary, wygląda, że to jest szok. Ja cię sunę. Dobra, dopływamy do... Patrz, ile mobów się mu zrespiło. Czekaj. Dobra. Tutaj. Musimy to... Przepłyńmy to od drugiej strony. No ja też właśnie tak chcę. Clipper, stary. O nie, szkielę, dobra, tam, od drugiej strony. Ja płynę od drugiej, ale tutaj jest... Tu też jest mnóstwo... Szkielę mnie atakuje! Dobra, chodź, ja już mam tutaj idealne miejsce na to, żeby tutaj się zamocować swój statek. Stary, jakbyśmy tu bazę sobie zrobili, taką wypadową? Na jego wyspie? Nie no, gdzieś w okolicy, tu jest taka mała wysepka. No jakbyśmy dobra, no, ała, o kurczę, czekaj, coś mi uderzyło. No to pewnie, dobra, dzień się robi, stary. Czyli dobra, te moby powinny zniknąć. To są pewnie jakieś ochroniarze, on ich przekupił. Ała, stary, do mnie strzelasz. No przepraszam, bo stanąłeś mi przede mnie po prostu. Chcę dobra. Się pozbyć tych mobów. Szerokie ostrze tutaj wlatuje. Ja właśnie nie wiem, ja nigdy nie wiedziałem, jak szerokie ostrze działa. Dobra, chodź. No tak, bo że dużo, chodź, trzeba dużo zwiedzić to, bo tu gdzieś na tej strzelasz. Wyspie jest kamień bólu na 100%, bo on go nie nosiłby przy sobie. Nie ten kamień. A w tej bazie, stary, w tej bazie co tam miał wtedy na dole? No właśnie, tam chcę pójść. To chodźmy, zacznijmy może od tego, co? No, a potem będziemy szukać dalej. Tak, czekaj, no to... kurczę, bo te moby to mnie... No dawaj. Ja nie wytrzymam, ile tego tu jest? Ile oni wynają? Nie wiem. I patrz, on żył jeszcze. Dobra, schodź na dół. Skacz tu. Nie, to patrz, zostawiamy. Ej, on to zamurował! Faktycznie, chodź, wchodzimy tu. To nie było tak ten. Czekaj, czekaj, bo mnie tu strzelą. Ała! Dobra, teraz, dawaj. Tu? Dobra, idę. Jak tam? Tu jest ślepa... O właśnie, daj mi jedną tą świeczkę. Zabrałeś mi ją, daj mi na kół wywal. No dobra, no. Okej, okay. Bo chcę mieć jakieś... Dobra, czekaj, idę lewo, tu. Lewo, nie, prawo. Tu to jest ślepa z uliczka. Kurde, labirynt zrobił, stary. Tu też! Ty gadasz, on labirynt zrobił, żeby się dostać teraz do tej bazy. Jezu, tam jeszcze moby są, czekaj, bo tutaj jest jakaś... Dobra, tu jest druga ścieżka. Ej, idę tam tutaj. Wow! Nie! Nic nie ma. Stary! Nie!
Problem! Co? Problem! Pomocy! Ała! Ja cię sunę, ile ma obów? Co ty? Ała! Dostałem jeszcze ciosa od ciebie! Czekaj, stary, to, ten labirynt jest najstraszniejszym labiryntem na świecie. Tu jest tak ciemno, tu jest tak ciemno, tak, że wiedział, ciągle, że przyjdziemy. Że tu moby są, no. I wiesz, stary, co jest najgorsze? On może być. Znalazłem. Tak, czekaj, bo ja się zgubiłem w tym labiryncie. Czekaj, tu jest wyjście, tak. Tu, wyjście. Za tobą. Okej. Okay. Tu, tu chodź, tu. Dobra. Tu chodź. Tu? Nie, tu. O, o. Co? Aha. Ty to jesteś inteligentny. To nie. Nie, no dobra. Co to jest za labirynt? Czekaj, tu nie byłem jeszcze. Chodź, tu ja nie byłem. Trzymaj się prawej strony cały czas, prawej strony. Prawej strony, tak tu było w labiryncie, tak prawej. I tak trzymałeś. Prawej. Dobra. Ty! Światło jest prawej. Okej, czyli jesteśmy już prawej. Bliżej. Ty, stary, patrz! Naprawdę? Jesteśmy. Tak prosto, że prawej no, strony taka, tylko? No taka jest zasada, stary, dobra, tego. Dobra. Patrz, tu są jakieś drzwi za obsydianem. Stary, patrz, co tam jest, Czerwona kropka. No, a co to jest czerwona kropka? No nie wiem, czerwona kropka. No, nie no, kamień bólu! W ramkę go wstawił. A! Ja myślałem, że takie światełko jest. Tylko ja nie wiem, czy my możemy go teraz tak zabrać. Czekaj, tu jest... Nie, wydaje mi się, że jak my zniszczymy ten blok, to on aktywuje mechanizm. No, ja myślę, że to jest nie bez powodu. Ale tak patrz, to, tego nie było, stary, wtedy. No, tego też, czekaj, ale czekaj, tego. Czekaj, powoli. Co on tu zrobił? Co to jest? Ile lawy z góry się leje? Czekaj, powoli. Jeden za drugim, bo on tu może być, to jest koniec. Może tu być, na pewno tu będzie. Już się bałem, że ty gdzieś mi znikłeś. Idziemy powolutku. Stary, patrz, pająki! Gdzie? W terrarium! Co? Widzisz? Nie widzę, czekaj. Chodź, tu, na Optifine sobie przybliż. Nie, no nie widzę tam ich. Czekaj, zrobię sobie render dystans. Masz render dystans. No. Pająki! Tak, widzę! I to te małe! Takie małe czerwone. Ja, dobra, dalej. Powoli. Ja muszę coś zjeść, bo szkielet. Ja... Dobra. Widzisz, on jest zaprzyjaźniony z nimi, no kurde. Ej, on tam jest na dole! Wróć tu! Gdzie? Wróć tu! Czekaj, strzałami ich zrobię. Co ty koło? Czekaj. Ja go obserwuję, czy nie patrzy na nas? Dobra. Pokonałem moby. Szybko teraz. Czekaj, stań tam po drugiej stronie, znajdź bezpieczne miejsce. Masz? Tu, no chodź, szybko, biegnij, szybko. Ej, on tu, szybko, co on świecisz jak psu jajca. Dobra, czekaj, masz rację, dobra. Gdzie on jest? Zgubiłem go, stary. Tam jest, przy tych regałach. Stary, ile on ma tych dokumentów? Stary! Jakie on ma stanowisko komputerowe, widzisz to? A widziałeś, gdzie on wszedł teraz? Gdzie? W safe tam wszedł? Do tego, tak. Dobra, czekaj, dobra, mam nadzieję, że on tam będzie siedział długo. Chodź, idziemy na dół. Dobra. Idziemy na dół, jesteśmy na dole. Nie, siedzi tam. Co dobra, robimy? Dobra, niech tam siedzi, niech się nie wychyla. Schodźcie za blokiem lawy, nie będzie nas widział, bo świecisz... Wyszedł. No mówię ci, kurde. Wracaj z powrotem na schody. Nie mam jak. Chodź tu, szybko. Mogę, Czekaj, pójdę na górę, będę ci mówił z góry. No szybko. Kurde, stary, przy kąpie jest, uciekam. No. O kurde, mógł... Czekaj, czy on cię zobaczył? Nie wiem. Zobacz za siebie, czy on nie idzie za tobą? Stary, idzie. O kurde, zwiewaj! Dobra, to jest... Dobra, uciekaj stąd! Uciekaj stąd, jesteśmy straceni! Czekaj, nie, co po drodze, może się zaciekawi. Ja strzeliłem w niego strzałem jeszcze. O nie, ale było? Stary, lewej strony, teraz lewej się trzymaj, lewej. Lewej, szybko, bo nas goni, stary, uciekaj! Lewej. Czekaj, tu, dobra, działa ten mechanizm, dobra, szybko, zwiewaj do ten, bo on nas będzie gonił, Gdzie? Szybko, gdzie? do łódek, uciekamy stąd! Ja jestem w łódce! Klinger. Gdzie ty jesteś? Wsiadaj w łódkę moją! Gdzie ty odpłyniemy? Jesteś? No tu, gdzie my zaparkowaliśmy? Tu. Nie no, gdzie ty lecisz? Dobra, płynę po ciebie. Szybko, stary. Uciekamy stąd, wsiadaj. Dobra, jest, wracam z powrotem. Nie chcę tu. Jest tam na wyspie, gonił nas. Patrz. Do wody wskoczył. Nie, dobra, uciekamy, stary, wracamy z powrotem na wyspę, ja nie chcę z nim nic mieć wspólnego. Wróciłem po drodze, żeby się nim zaciekawił, myślę, że to jak wiesz, z psem. Dobra, zgubiliśmy go. Jest tam, stary, on ma jakieś moce! Widziałeś to? On jakoś lewitował.
Dobra, nie, ja nie chcę, ja nie chcę o tym myśleć, nieważne. Słuchajcie. O tym mówię, o tej wyspie. To, o tej małej. Tak, że na tej małej wyspie my jesteśmy na tyle blisko hopie, że już lepiej bliżej nie być. Ja się nie chcę zbliżać, ta moja wyspa i tak jest zagrożona. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Jeżeli chcecie więcej odcinków, jeżeli chcecie, żebyśmy poszli i zwiedzili tą jego tajną bazę w całości, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Widzimy się na następnym odcinku jutro o godzinie 10 rano, o 14 na kanale Szybson Plus i o 19:19 tradycyjnie wieczorem tutaj ja. Uciekam. Z Palionowa. Trzymajcie się, na razie, pa pa.